Wstawaj, koniec wakacji. A, co? A, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Witam Was po, mam nadzieję, niezbyt długiej wakacyjnej przerwie. Mamy nowe studio, pewnie do końca tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć, że tak jest. Nowe studio, ale jakość zawsze najwyższa naszego programu. Pozostaje, o czym dzisiaj będziemy mówić? Lokalna półka, czyli jak zdobyć głosy rolników. Subiektywny przegląd tygodnia, pierwszy po wakacjach. Wybory parlamentarne za pasem, no i poszczególne partie starają się zmobilizować jak największą grupę społeczeństwa do tego, żeby oddawała na nich swoje głosy. Prawo i Sprawiedliwość od początku tego tygodnia pokazuje poszczególne punkty swojego programu wyborczego. Zaczęło się od ogłoszenia wielkiego remontu osiedli z wielkiej płyty, no a kolejnego dnia przyszedł czas na trochę bardziej spożywczy temat, bo PiS zaproponował poprawę jakości żywienia w szpitalach. Ale to tak naprawdę w środę dopiero pojawiła się propozycja, pojawiła się obietnica, bardzo istotna z punktu widzenia branży handlowej i branży spożywczej. Słowami byłego ministra rolnictwa w rządzie PiS, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ogłoszono, że jeżeli PiS wygra nadchodzące wybory, to wprowadzi regulację, która zmusi sieci handlowe do tego, żeby 2/3 asortymentu w niektórych kategoriach to były produkty pochodzące od lokalnych dostawców. Klienci mieliby dzięki temu zyskać produkty wysokiej jakości od polskich rolników, no a oczywiście polscy rolnicy czy mali polscy producenci żywności weszliby wielką ławą do dużych sieci handlowych, no i oczywiście mogliby zarabiać. Proste? Nie do końca. Nie do końca proste, bo nowy pomysł partii rządzącej to póki co więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, powrót do pomysłów, które już były, a poza tym pomysł jest najprawdopodobniej niezgodny z prawem Unii Europejskiej, o czym jeszcze niedawno mówił sam minister w rządzie PiS. Ale po kolei. Jedna mała uwaga. Ten program nagrywamy w piątek rano i wszystko to, co tutaj usłyszycie, jest stanem na piątek rano. Być może, jak będziecie już oglądali zmontowany odcinek, partia rządząca pokaże więcej szczegółów, a może nawet gotowy projekt ustawy w zakresie lokalnej półki. Tego nie wiemy. Wiemy za to, że minister rolnictwa Robert Telus obiecał pokazać taki projekt ustawy jeszcze przed wyborami. Pomysł zakłada, że 2/3 produktów w takich kategoriach jak owoce, warzywa, mięso, produkty mleczne oraz pieczywo miałoby pochodzić od lokalnych dostawców. No ale problem w tym, że na razie nie wiadomo, co kryje się pod hasłem dostawca. Czy to jest rolnik, czy to jest przetwórca, a może hurtownik. Nie wiadomo też, co oznacza albo co partia rządząca ma na myśli, mówiąc lokalny. To taki, który działa w promieniu 30 czy 100 km od sklepu. Czy chodzi o odległość od siedziby jego gospodarstwa, siedziby firmy, a może centrum dystrybucyjnego? No, wszystkie te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi. Kolejna kwestia to wspomniane 2/3% produktów w ofercie. 2/3% czego? Poszczególnych SKU, wolumenu oferowanego w sklepie, no a może chodzi o konieczność oferowania 66% masy towaru, no bo trochę trudno mówić o poszczególnych SKU w takich kategoriach jak mięso, na przykład w przypadku części wieprzowych, wołowych czy drobiowych sprzedawanych w ladach mięsnych. Podobnie jest zresztą w przypadku owoców i warzyw, ale akurat w przypadku tych kategorii wątpliwości są jeszcze większe. Trudno jest bowiem ulokalnić, strepolonizować, jak zwał, tak zwał, mandarynki, banany, pomarańcze czy ananasy. Sklepy z szeroką ofertą tego typu owoców, które no, nie rosną w Polsce, będą musiały albo z nich zrezygnować, albo dodać jeszcze więcej polskich produktów, żeby wyrobić normę 1/3.
Tylko że to trochę nie ma sensu, no bo typowo polskie owoce, takie jak na przykład jabłka czy gruszki, to i tak już znajdują się w tych sklepach. Kolejne pytanie, co w sezonie zimowym? Większość owoców czy warzyw nie jest dostępna przez cały rok. Sklepy wiele produktów sprowadzają z południa Europy, Azji lub z północnej Afryki. Przykładem są na przykład znane i lubiane chyba przez polskich konsumentów truskawki, które na początku sezonu trafiają do nas na przykład z północnej Afryki czy z południa Europy. I co wtedy? Czy to będzie oznaczało, że taka regulacja zakładająca 2/3 polskiego asortymentu na półkach będzie obowiązywała, dajmy na to, od maja do października? No, byłoby to dosyć osobliwe. Poza tym, co w sytuacji, gdy mali producenci nie mają odpowiednich, mali, lokalni producenci nie mają odpowiednich mocy przerobowych, żeby dostarczyć setki tysięcy ton asortymentu dla dużych sieci, no bo nagle musieliby wypełnić 2/3 sklepowych półek, a to jednak dosyć dużo, biorąc pod uwagę wolumeny sprzedawane w największych sieciach handlowych w Polsce. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy reguła 2/3 ma dotyczyć wszystkich kategorii razem, czy musi być realizowana w każdej kategorii osobno? To pierwsze rozwiązanie, czy w tym pierwszym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której warzywa czy owoce szczególnie w dużych sieciach handlowych nadal są w sporej części importowane z zagranicy, no bo normę można wyrobić dzięki na przykład pełnemu zatowarowaniu lady mięsnej polskim mięsem, a przecież wiemy, że gro mięsa w polskich ladach mięsnych to są produkty właśnie z Polski. Być może, a nawet na pewno, odpowiedzi na większość tych pytań znajdziemy w projekcie ustawy, który PiS chce ogłosić. Póki co jednak go nie ma go, więc musimy pewnych rzeczy się domyślać i pozostajemy w pewnym niedopowiedzeniu. Ale jest jeszcze jeden kluczowy problem i to będzie ogromne wyzwanie dla partii rządzącej, jak wyjaśnić to wyborcom, ponieważ sam pomysł nakazu wprowadzania na półki polskich produktów w konkretnym odsetku może być niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Unia to jest potrzebna jak wrzut na dupie. Żeby była jasność, tego typu rozwiązania, które zakładają narzucanie sieciom handlowym wprowadzania jakiegoś odsetka polskich produktów na sklepowe półki, nie jest niczym nowym i w zasadzie od początku, od objęcia władzy przez PiS co jakiś czas tego typu postulaty się pojawiają. Już w 2016 roku tego typu głosy słyszeliśmy. Później kolejni posłowie koalicji rządzącej, ministrowie, wiceministrowie co jakiś czas podnosili ten temat i postulowali o to, żeby sieci handlowe miały obowiązek w pewnym zakresie sprzedawania polskich produktów. No i przyszedł rok 2020. Ówczesny poseł Porozumienia Jarosława Gowina, Michał Cieślak, zaapelował do ówczesnej minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o powołanie specjalnego pełnomocnika do spraw handlu polską żywnością, a także zabiegał o zobligowanie dużych sieci handlowych do kupowania żywności od lokalnych producentów. Ministerstwo odpowiedziało mu wtedy w następujący sposób. Uwaga, cytuję. Rozwiązanie wprowadzenia przepisów obligujących wszystkie sieci handlowe w Polsce do zaopatrzenia swoich placówek w artykuły rolno-spożywcze pochodzące od lokalnych producentów budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym swobodą przepływu towarów, artykuł 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i swobodą przedsiębiorczości, artykuł 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co więcej, w odpowiedzi wskazano także na przykład Rumunii, która próbowała wprowadzić tego typu rozwiązania, no i po pewnym czasie musiała się z nich wycofać, bo jak to określono, uchybiały one zobowiązaniem państwa członkowskiego. Czyli stan na dziś jest taki. PiS chce przypodobać się
polskim rolnikom i małym producentom świeżej żywności, no ale serwuje nam wyjęty z zamrażarki i odgrzewany kotlet pod hasłem więcej polskiej żywności w sklepach. Poza tym, nad tym całym kotletem, skoro już w tej konwencji jesteśmy, unosi się lekki smrodek ewentualnej niezgodności przepisów z prawem Unii Europejskiej, o czym informowali sami ministrowie w rządzie PiS. Pytanie, czy ta propozycja PiS-owi nie odbije się nomen omen czkawką, gdy okaże się, że ten postulat jest nierealizowalny. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dzięki, że byliście z nami, ale jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze więcej o świeżej żywności, a zwłaszcza o mięsie, no to zapraszamy Was w najbliższy czwartek na nasz webinar. Webinar, który będzie dotyczył mięsa komórkowego. Bardzo innowacyjna branża, bardzo szybko się rozwijająca, bardzo zapewne przyszłościowa, ale o tym, jakie są przed nią perspektywy, dowiecie się właśnie w czwartek. Webinar poprowadzi mój redakcyjny kolega Łukasz Rawa. A jeżeli chcecie wiedzieć o handlu jeszcze więcej, wszystkie najważniejsze informacje, które musicie znać, także te w kontekście wyborczym, znajdziecie na naszym portalu www.wiadomościhandlowe.pl. No i koniecznie subskrybujcie, zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie, śledźcie nasze media społecznościowe, szczególnie naszego LinkedIna. Tam wrzucamy na bieżąco wszystkie najważniejsze informacje, a my widzimy się już niebawem. Michał Kogoszkiewicz, trzymajcie się. Cześć!